Tytuł kursu – Towar jako element sprzedaży. Moduł – Normy towarowe i jakościowe dotyczące przechowywania i konserwacji towarów. Tytuł wideokastu – Zasady rozmieszczania towarów w sklepie. Towary żywnościowe wydzielają różnego rodzaju zapachy. Psują się lub z łatwością pochłaniają wodę. Podczas układania towarów należy przestrzegać określonych zasad. Zasady te dotyczą przetworów mlecznych, wyrobów cukierniczych, przetworów zbożowych, pieczywa, wyrobów tytoniowych, mięsa, ryb, warzyw i owoców. Obok przetworów mlecznych, takich jak mleko, jogurty, sery, można układać pieczywo, wyroby cukiernicze, tłuszcze roślinne i przetwory owocowe. Nie można natomiast układać mięsa, ryb, warzyw, wyrobów tytoniowych i przetworów zbożowych. Wyroby cukiernicze, np. ciastka na wagę, mogą leżeć w pobliżu wina, wódki, konserw, owoców, pieczywa i przetworów mlecznych. Przetwory zbożowe, np. kasze czy mąki, powinno się układać obok cukru i soli. Układaniem towarów w sklepach wielkopowierzchniowych zajmują się pracownicy sklepu lub tzw. merchandiserzy, czyli osoby wynajęte do tego typu pracy. Zasady rozmieszczania towarów są takie same jak w sklepach tradycyjnych. Pieczywo układa się obok przetworów mlecznych i wyrobów cukierniczych. Nie można ich układać jednak w pobliżu mięsa, ryb, warzyw i wyrobów tytoniowych. W sąsiedztwie wyrobów tytoniowych można układać jedynie wina, wódki i zapałki. Nie można jednak układać mięsa, ryb, świeżych warzyw, przetworów mlecznych, pieczywa i wyrobów cukierniczych. Zarówno mięso, ryby, jak i warzywa powinny być umieszczane z dala od innych towarów, ponieważ wydzielają intensywne zapachy. Układając towary na półkach, należy oczywiście pamiętać o tych wszystkich zasadach, ale również trzeba stworzyć ciekawą ekspozycję, która przyciągnie wzrok i zachęci do zakupu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.